Mogą się Państwo może zdziwić, dlaczego akurat ja mówię o ziemi przemyskiej, chociaż jestem z Wrocławia, ale tak się historia rodzinna potoczyła, że najstarsze ślady mojej rodziny, co najmniej udokumentowane od 1598, są z ziemi przemyskiej. Ponieważ nie jestem autochtonem wrocławskim, w związku z tym moja rodzina przyjechała ze Lwowa, wcześniej z Przemyśla, z okolic. Mam tam rodzinę, też część aktywności swojej wakacyjnej nie tylko przenoszę tam. Bardzo dobrze wypoczywam. Chciałbym Państwu jakby pokazać też naszą współpracę. Niemniej jednak chciałbym jakby powiedzieć o tych naszych powiązaniach z tego względu, że po pierwsze mamy dużą łatwość w tej chwili dotarcia tam. W pewnym momencie przy sprzyjających bramkach samochodem można przejechać, no nie chcę za dużo mówić, no ale od 4 powiedzmy do 5 godzin. Aczkolwiek przy pustych bramkach 4-15 też jest możliwe, nie łamiąc przepisów. Natomiast jeżeli chodzi o walory takie turystyczne, edukacyjne, to przede wszystkim proszę jakby zwrócić uwagę na kształt ziemi przemyskiej. Może od tego zacznijmy. Jak to wyglądało ongiś? Ziemia przemyska wchodziła w ogóle w skład województwa ruskiego tak zwanego, czyli można powiedzieć ze siedzibą we Lwowie. I tak jak Państwo widzą, tutaj jest granica współczesna Polska. Można powiedzieć, że nawet większa część została po stronie ukraińskiej w tej chwili, natomiast ta mniejsza część jest tutaj po stronie polskiej. W zasadzie można powiedzieć z całym szacunkiem dla Rzeszowa, że to były obrzeża centrali, czyli Przemyśla. Rzeszów, tutaj w ogóle wczoraj mieliśmy też bardzo ciekawy wykład pana Zielińskiego, myślę, że Państwo niektórzy słyszeli, widzieli, na temat walorów i szlaków kulinarnych. Rzeszów rozwinął się z tego względu po II wojnie światowej, że zastąpił jakby Lwów, a zastąpił Lwów po pierwsze dlatego, że leży centralnie na terenie województwa rzeszowskiego czy dzisiejszego podkarpackiego, natomiast Przemyśl nie został stolicą, chociaż miał większy potencjał demograficzny i historyczny z dwóch względów. Po pierwsze, leży tuż przy samej nowej granicy, a po drugie był tam niesamowity element antysocjalistyczny. Ciężko było budować nową rzeczywistość takim ciemnogrodem. Natomiast w Rzeszowie, jak w Nowej Hucie, udało się to lepiej, w związku z tym te takie pewne animozje rzeszowsko-przemyskie jakby bardziej czuję, wiem, ale myślę, że współpraca Rzeszowa z Przemyślem powinna dla pożytku Podkarpacia jakby dalej się uaktywniać. Proszę Państwa, te takie slajdy, które my wykorzystujemy do Zielonej Doliny, to my mamy gotowe Zielone Doliny już tam, na Pogórzu Przemyskim. One bardzo pięknie, malowniczo wyglądają, zwłaszcza w maju, jak to wszystko zaczyna zielenieć. To Pogórze Przemyskie jest generalnie położone, jak Państwo widzicie tutaj na górze, na południe od Przemyśla. Przemyśl tutaj, na północ Pogórze Strzyżowsko-Dynowskie. Natomiast Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, z którymi też, którą to fundacją nawiązujemy współpracę, próbuje już wspomóc pewną inicjatywę, która była już jeszcze nawet i chyba za starszego Piureckiego realizowana, za profesora Piureckiego, ojca obecnego dyrektora Arboretum w Bolestraszycach, a mianowicie chodzi o utworzenie Turnickiego Parku Narodowego. Być może Państwo kojarzycie Arłamów, to była taka miejscowość, w której między innymi Lech Wałęsa był internowany, ale to było wcześniej takie miejsce wypoczynku różnych ministerstw z Warszawy. Był to teren zamknięty, praktycznie rzecz biorąc, dla ludzi. Natomiast znajdują się tam bardzo ciekawe i cenne przyrodniczo tereny. Oczywiście te działania od 40 lat napotykają bardzo duży opór. To też jest związane i z pewną jakby taką nieświadomością, albo nawet i można powiedzieć oporem czysto świadomym, bo są ograniczenia co do eksploatacji przyrodniczej i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie parków narodowych, a wioski, które tam są, no jakby troszeczkę też by na tym mogły teoretycznie ucierpieć, aczkolwiek nie do końca. To wszystko wymaga jakby pewnych działań i szukania rozwiązania. I ta zaprzyjaźniona z nami i poznana właśnie na święcie Derenia we wrześniu ubiegłego roku Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze zajmuje się nie tylko jakby chęcią utworzenia czy jakby utrzymania tej idei utworzenia Turnickiego Parku Narodowego, ale również produkcją właśnie soków jabłkowych, tych starych odmian.
Natomiast tamten park, niech Państwo jakby tutaj zwrócą uwagę, to są jakby tereny nie tylko Arłamowa, ale może Państwo znają takie miejsca pielgrzymkowe jak Kalwaria Pasławska. Być może Państwo słyszeli też o Chównikach, to jest siedziba Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. I właśnie nad rzeką Wiar byłaby tutaj, to jest, mamy tą rzekę, byłaby północna granica. Natomiast ona tutaj do południa sięgałaby mniej więcej do tych terenów idących w okolice przejścia granicznego w Krościenku. Natomiast te zielone aktywności, ja zaraz do fundacji wrócę, one opierają się również między innymi na działaniach w Przemyślu. W ogóle w Przemyślu podczas ostatnich wyborów samorządowych była taka dość nietypowa sytuacja, gdzie wygrał jeden z kandydatów młodych. I w zasadzie, jak tak obserwuję na razie, nie wiem jak tam pani Ela, będąc na miejscu, to widzi, ale tak bardzo jakoś w każdym bądź razie wydaje się, że coś się dzieje w tym Przemyślu więcej niż w ostatnich latach. Miasto na te ekologiczne rzeczy też się otwiera, aczkolwiek tam jest jakby większy problem związany z większą strukturą bezrobocia, drenażem młodych ludzi, którzy wyjeżdżają na przykład do Wrocławia, bo też znam takie przypadki. Wrocław, Kraków, tak, to są Warszawa, Lublin, to są takie miejsce jakby wyjazdu. No i w tej chwili jest pomysł, no jak zrobić, jak zatrzymać tych ludzi na miejscu, zwłaszcza, że Przemyśl jest małym Lwowem. Jeżeli ktoś nie był, to bardzo jakby namawiam, żeby zwiedzić. Jest położony na wzgórzach, ale też ma tereny równinne, a więc tak zwana Brama Przemyska. Nie na darmo to była trzecia pod względem wielkości twierdza w Europie w czasach austro-węgierskich, czyli przed I wojną światową, ale również te zielone tereny, te zielone doliny Państwo tam widzicie na tym zdjęciu na dole. Natomiast wracając jakby do fundacji, która wytwarza soki właśnie z tych starych odmian, to rzeczywiście trzeba przyznać, że smak tych soków jest inny, jest naprawdę takie niesamowite bogactwo. Generalnie jak czytałem, na tamtych terenach szlachta, czy powiedzmy ci, którzy mieli majątki, obsadzali jabłoniami czy innymi drzewami owocowymi drogi. To jakoby też było związane z tym, że by sobie można tam było nie tylko jakby tą drogę znaleźć, tak jak u nas na Dolnym Śląsku, to było w połowie XVIII wieku, sadzone inne drzewa, ale nie owocowe, żeby również można było swoją jakby tam, chłopstwo mogło swoją dietę troszeczkę jakby urozmaicić i coś tam zebrać. Natomiast proszę Państwa, fundacja w miejscowości Nowe Sady, która to miejscowość się, no nie wiem czy mogę powiedzieć jak nazywała, to był taki pewien żart Fredry i okolic, bo tam Fredropol jest i czasami sobie w tamtych czasach te miejscowości dość żartobliwie nazywano i ta miejscowość się nazywała, no przepraszam, to cytuję źródła historyczne, Chujsko. W związku z tym, że nazwa jednak troszeczkę się kojarzyła niezbyt fajnie, to po II wojnie światowej, a może nawet i wcześniej, to muszę sprawdzić, została jakby zmieniona na Nowe Sady. W tej chwili ta miejscowość znajduje się na samej granicy polsko-ukraińskiej po polskiej stronie. I nie wiem, czy tu dźwięk będzie, ponieważ ja patrzę na zegarek i pilnuję ten czas. Miał 8 minut, w razie czego mogę puścić, jeżeli będzie dźwięk. A jeżeli nie będzie dźwięku, no to słychać coś. To jest pan doktor, który nie mógł przyjechać, ale coś powie nam z ekranu. Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, w której mam przyjemność pracować, od 10 lat zajmuje się ochroną przyrody na terenie Pogórza Przemyskiego. Osią naszej pracy są starania o utworzenie Turlickiego Parku Narodowego, który obejmowałby najcenniejsze obszary lasów tego terenu. Oczywiście utworzenie parku jest bardzo trudną rzeczą. Staramy się w międzyczasie pewne działania, które by przybliżyły nas do tego celu, realizować. Takim celem krótkoterminowym jest utworzenie rezerwatu reliktowa Puszcza Karpacka. Staramy się również znajdować drzewa pomnikowe, oznaczać gatunki strefowe i takie różne działania, które generalnie sprzyjają zachowaniu tych drzewostanów. Ale oczywiście oprócz lasów tutaj wokół jest dużo sadów z bardzo starymi drzewami. To nas skłoniło do tego, żeby zająć się również produkcją soku jabłkowego, który będzie pochodził ze starych odmian, ze starych drzew, które tutaj wokół rosną. To jest nasza przetwórnia w miejscowości Nowe Sady. Taka kameralna dość, budynek o powierzchni mniej więcej 120 m2.
No i w tym budynku ten sok robimy. Oczywiście to nie jest wielki biznes i też nie będzie źródłem nigdy dochodu dla fundacji, natomiast pokazuje to dobrze, że możemy jednocześnie realizować dwa cele, czyli po prostu ochrony przyrody, ale nie tylko na zasadzie działań naukowych, czy też wręcz takich czasami protestacyjnych, można powiedzieć, ale również staramy się coś robić, co będzie pokazywało, że potrafimy współpracować z lokalną ludnością, potrafimy zbierać tutaj owoce na terenie naszej wsi, potrafimy również dawać jakieś tam zatrudnienie, powiedzmy. Te nasze soki można kupić w naszym sklepie internetowym, do którego można wejść poprzez stronę Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze. Oczywiście. Również można wejść na stronę naszego dużego dystrybutora, czyli Bieszczadzkiego Browaru Ursa Major w Uchercach Mineralnych koło Leska. Jesteśmy w magazynie, w którym przyjmujemy towar. Tutaj jest rampa, z rampy towar przychodzi zapakowany w worki racznowe o wadze najczęściej około 30 kg. Jabłka są pakowane bezpośrednio w sadzie. Sady są bardzo blisko, w zasadzie w zasięgu kilometra, także ten okres pomiędzy zebraniem a tutaj dostarczeniem jest krótki, to jest poniżej jednego dnia. Tutaj składujemy, to długo nie leży, mniej więcej parę godzin, potem przez te drzwi wyjeżdża z powrotem wprost na halę, gdzie jest podajnik i gdzie jest rozdrabniacz. Jabłka są tutaj podawane, są myte. Jeżeli są troszeczkę bardziej brudne, są myte wstępnie, ale w tej chwili to jest taka sytuacja, że te jabłka nie wymagają żadnego dodatkowego procesu. Tutaj są myte, w takim basenie pełnym wody pływają. Kiedy uruchomimy maszynę, zobaczycie Państwo, że tutaj są spłukiwane w trakcie podnoszenia do miejsca, w którym jest, te jabłka są kruszone po prostu i rozdrabniane na taką pulpę. To właściwie możemy puścić tą maszynę, tak? Mi się wydaje. Dobrze, proszę bardzo. Zrobię to na moją własną odpowiedzialność. Pulpa spływa do takiego dużego bębna. Bęben po napełnieniu jego odstawiamy na bok. Tutaj na przykładzie tego drugiego możemy zobaczyć, jak to wygląda. W środku jest taki element, który jest napełniany wodą. Rozpręża się, przyciska tą pulpę na zewnątrz do walca i tutaj po prostu przez te dziurki, które Państwo widzicie, spływa to do rowka, z którego można odprowadzać przez ten właśnie otwór do zbiornika, z którego następnie jest podawany do pasteryzatora. Sok wyciśnięty jest podawany przez ten otwór wężem do zbiornika przejściowego o pojemności mniej więcej 300 litrów. Kiedy ten zbiornik jest napełniony, wtedy uruchamiamy pasteryzator. Przez pompę wchodzi sok do pasteryzatora i tutaj z tego mamy parę możliwości wyjścia. W tej chwili tłoczymy sok usługowo do dużego zbiornika, który jest na zewnątrz. Tam jest 1000-litrowy zbiornik dla naszego klienta, który będzie z tego robił cydr. Tutaj temperatura jest około 80 stopni, jak widać. Jest utrzymywana przez sterownik falowy, ciągle na tym samym poziomie. Ale tutaj również będziemy, myślę, że to w ciągu najbliższych dni, nalewać do worków 3-litrowych. Albo bezpośrednio do butelek. I mamy te dwie nalewarki, które Państwu zaraz tutaj pokażę. To jest nalewarka do plastikowych worków o pojemności do 5 litrów. Teoretycznie do 10, ale tak naprawdę wtedy ciężko jest manipulować gorącym workiem o takiej wadze. Także nalewamy do trójek, nalewamy najczęściej też do piątek i potem to może być wkładane do kartonu. Tutaj mamy również zgrzewarkę, ponieważ gotowe elementy czasami zgrzewamy.
Również mamy nalewarkę do butelek, proszę bardzo tutaj popatrzeć, troszeczkę jest ciasno, ale tutaj mamy gotowy zapas już zrobionych butelek. Sprzedajemy je w takiej pojemności 300 ml w ciemnym szkle, co jest gwarancją oczywiście tego, że nie następuje dalsze utlenianie. Co prawda muszę powiedzieć szczerze, że ciemne szkło jest bardzo drogie, także to też jest jeden z elementów cenotwórczych tego produktu, no ale tak jak powiedziałem, trafiam do osób takich, które sobie doskonale zdają sprawę z tego, co kupują. Tu mamy, jak powiedziałem, gotowe już produkty. Także jak powiedziałem, dwa są produkty główne nasze. To są butelki 300 ml oraz kartony 3-litrowe, które teraz tutaj pokażę. To jest magazyn produktów gotowych. To jest nasz sztandarowy produkt pod nazwą Dzikość jabłka z Wilczych Gór. Naprawdę starych sadów. Takie celowo zrobiliśmy opakowanie niekolorowe, ponieważ kolorowe się kojarzą z tym, co widzimy w dużych sieciach, w dużych dyskontach. Nasz produkt miał się odróżniać, zresztą, jak Państwo widzicie. Co jeszcze warto podkreślenia, tutaj jest to widoczne na opakowaniu. Współpracujemy przede wszystkim z browarem Ursa Major, który jest naszym dużym dystrybutorem, ale również z Arboretum w Bolestraszycach, które nam pomaga oznaczeniu tych starych odmian. Tak? Staramy się wiedzieć, z jakich jabłoni te jabłka mamy. Proszę Państwa, czyli to taki krótki film, wprawne oko technologa, aby mogło zobaczyć to nieco, tam powiedzmy pewne jakieś może niedociągnięcia, ale jest to mała przetwórnia. W tej chwili, z tego co wiem, przenoszą się do większego zakładu, a więc zapotrzebowanie na tego typu produkty są bardzo, zapotrzebowanie jest bardzo duże. W związku z tym to, można powiedzieć, jest film historyczny. Już tej, że tak powiem, malutkiej wytwórni nie będzie. Ona będzie, że tak powiem, te soki będą tłoczone na większą skalę w innym miejscu. Niemniej jednak również ten browar bieszczadzki Ursa Major, jakby Państwo kiedyś tam w okolicy byli, to również do niektórych smakowych piw dodaje się tego typu soki od tego producenta. Czyli jest to dobry przykład takiej aktywności zielonej, bo oprócz działania takiego proekologicznego, związanego ściśle z ochroną przyrody, mamy również produkty spożywcze, które realizujemy, które oni realizują, a które być może będą dobrym wzorcem dla nas tutaj na Dolnym Śląsku, żeby również coś na małą skalę produkować, czy w ramach działalności gospodarczej, czy też w ramach jakichś organizacji pozarządowych. Także ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. To tyle, co miałem dzisiaj do przekazania w imieniu Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze. Dziękuję doktorowi Ziębowskiemu i na tym wystąpieniu kończymy sesję. Zapraszam Państwa na przerwę kawową.